do chyby. Złożycie ślubowanie na sztandar szkoły.
staniecie się uczniami zespołu szkół w Konopiska. Będziecie ślubować, że będzie to dla was zaszczyt i honor być uczniem i reprezentować zespół szkół w Konopiska. Na życzenia, prezenty jeszcze będzie czas, więc nie będę zabierał czasu i oddaję głos prowadzącym. Drodzy mali przyjaciele, od 1 września tworzycie dla z nami wielką szkolną rodzinę. Wiecie, że w rodzinie każdy obok praw ma także obowiązki, które powinien solidnie wypełniać. Naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim pilna nauka. Do niej wdrożą was nauczyciele i rodzice. My, właściwie niewiele starsi od was, podamy wam pomocną dłoń, gdy będziecie w potrzebie. Uśmiechnijcie się, bo w szkole jest radośnie. Życzymy wam powodzenia. A teraz przed godłem, który jest naszym godłem, złożycie ślubowanie na sztandar szkoły. Bo kto w naszym będzie gronie, wśród pracy czy wśród zabawy, musi pamiętać szkolne usta. Do ślubowania! Ślubuję być dobrym Polakiem. Ślubuję być dobrym Polakiem. Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Przyrzekam uczyć się pilnie. Szanować wszystkich, którzy pracują w szkole. Będę starał się być dobrym kolegą. Przyjacielem zwierząt i roślin. Chcę swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubuję. Proszę pana dyrektora o pasowanie. Thank you.
sztandar szkoły prowadzić. A teraz zapraszamy na część artystyczną wykonania pierwszaków. Mali, a na dowód, że to prawda, nie tu
To niełatwe przecież nie, zacząć szkołę pierwszy dzień. Nowa klasa, nowa pani i koledzy są nieznani. Ale już za kilka chwil całą prawdę powiem ci. Być pierwszakiem świetna sprawa, to nauka i zabawa. Ale cóż to, kto to jest? Kto to do nas zbliża się? Czy wy wiecie, kto to taki? Czy wy znacie go, pierwszaki? Kto ty jesteś? Chłopiec mały, przestraszony i nieśmiały. Taki smutny, niewesoły, bo musiałem przyjść do szkoły. Jak to? Nie podoba mi się wcale, chcę przyjść szkołą z zabawą. Oj, mój drogi, ale Boże, nie rozumiem już nic z tego. Tracisz wiele ciekawego. Ubranie to będzie dla ciebie czymś nowym. Święta chodzimy w stroju galowym. W kole krzesła, nie lezaki, nie poduszki, lecz plecaki. Czasami do swego plecaka musisz taki strój pakować, aby móc biegać i różne sporty trenować. Spójrz na widzę, chłopie, nie od dzisiaj bardzo kochasz swego misia. Lecz tu dzieci dzisiaj wiele, to są twoi przyjaciele. Misia, zostaw raczej w dom. W szkole my możemy pomóc. Tutaj ważny jest przyjaciel, który wszystko wytłumaczy. Będziesz miał ich wnet bez liku, tak jak kredyt w tym pilniku. Ta butelka, uwierz mi, nie potrzebna wcale ci. Jesteś przecież duży już, swoje cioko w plebach kurz. Daj butelkę, bo w plebaku dużo więcej masz ze smaków. Przedszkolakiem był przed chwilą, teraz pierwsza źle aż mi. A teraz posłuchaj, co już wiedzą pierwszoklasiści.
Thank you.
Moi drodzy, no, wykon był uprzedni, ta ostatnia piosenka, zobaczcie, no, tak się zasłuchałem, że no, nie potrafiłem wyjść na czas, musiał zostać wezwany do tablicy. Ja może poprosiłbym panią wójt o zabranie głosu do naszych tutaj bohaterów. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich państwa, witam uczniów klasy pierwszej. I przede wszystkim chciałabym wam, moi drodzy, złożyć serdeczne życzenia, abyście w tej szkole odnaleźli naprawdę swój drugi dom, abyście tutaj bardzo chętnie przychodzili, abyście nawiązali dużo znajomości i przyjaźni, takich przyjaźni na całe życie, abyście wynieśli dużą, ogromną wiedzę, ale również chciałabym, abyście doceniali pracę nauczycieli, którzy pracują i którzy są tutaj dla was. Oni są po to, żeby wam wskazywać drogę, aby was uczyć, aby was pilnować, abyście tutaj bezpiecznie również spędzali czas. Chciałabym pogratulować rodzicom takich pociech i dyrektorowi takich uczniów, bo tak jak widzieliśmy w programie artystycznym, są bardzo zdolni i myślę, że jeśli gimnazjaliści was ładnie poproszą, to zdradzicie im sekret na ten układ choreograficzny Poloneza, bo naprawdę ogromne wrażenie wywarł, myślę, na wszystkich. Bardzo serdecznie gratuluję i mam dla was taki drobny upominek, który chciałabym za chwilkę wręczyć. Dziękuję bardzo. Ale to kochani, jeszcze nie teraz. Jeszcze raz bardzo proszę o zadanie głosu panią dyrektor, bo się wyrywa. Oczywiście może księdza ksiądz też, także proszę tak normalnie. Witam moi drodzy was bardzo serdecznie. No cóż kochani, jestem tak pod wielkim wrażeniem dzisiejszego występu. Także cieszę się, że przyszliście do tej szkoły. Nauczyliście się bardzo, bardzo dużo przez te dwa miesiące. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Gratuluję paniom, pani Basi i pani Małgosi, bo naprawdę wielką robotę dzisiaj zrobiły. Słuchajcie, życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego w tej nowej szkole. Dołączam się do słów pani wójt i gratuluję rodzicom, na dyrektorowi, to wiadomo. Proszę, jakie must be the music, to pierwsze miejsce będą zawsze. Dziękuję bardzo. Aha, też wam przyniosłam po prezencie, ale miały być tablety, ale są książeczki. I znowu tej wiedzy coraz więcej. Zapraszam księdza. Tyle było wielkich, pięknych słów, więc do tych gratulacji pragnę się dołączyć. I wam, moi mili, pragnę pogratulować was i pozdrowić, że jesteście tak cudowni, wspaniali i piękni. Patrząc na waszego poloneza, to żeście dorośli do matury. Nawet wstępy, to przynajmniej strada warszawska. Natomiast na mądrość, to jako ludzie już dorośli. Te gratulacje jak największe składam naszym paniom, co było wcześniej powiedziane, wiele tych dzieci osiągnęły, ale myślę, że trzeba spojrzeć na przedszkole. I tam zdobyły te dzieci tak wielkie podstawy, a dzisiaj też mamy tego wszystkiego owoce. Wam, rodzice, gratuluję wam, bo też jest wasz trud i babciów, i dziadków, którzy wiele, wiele, wiele rzeczy uczyli, przygotowywali i do tego jest to przeogromny sukces wszystkim, do tego sukcesu trzeba właśnie dołączyć całym swoim sercem, jak tylko potrafili wszyscy, by oni byli jeszcze większą radością i ojczyzny, i naszej tutaj wspólnoty. I kochane dzieci, tak jak żeście pragnęli być przyjaciółmi różnych zwierząt i kolegów, jak czego mi radością rodziców, tak zapraszam was również, byście byli radością i pociechą Pana Jezusa, który was bardzo, bardzo kocha, tak jak wasi rodzice, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy. Zawsze czeka na was, my księża czekamy na was każdą niedzielę. Bądźcie właśnie przyjaciółmi wszyscy, jesteście naszą radością. Wszystkiego co dobre wam życzę, radości, uśmiechu i rodzicom jak najwięcej pociechy, nauczycielom też satysfakcji z tego wszystkiego, co czynicie. Wszystkim wszystkiego co dobre. Dziękuję. Zapraszam się panią dyrektor Barzyciu i też tutaj do swoich podopiecznych skieruję słowa.
Słuchajcie, bardzo się cieszę, że tak pięknie wystąpiliście. Nie wątpiłam nawet przez chwilę, że tak będzie, bo wczoraj jak zapraszaliście mnie na dzisiejszą uroczystość, to miałam już taką pierwszą próbę dzisiejszej uroczystości. Także pięknie mnie zaprosiliście, przepięknie wystąpiliście. No i mam pewność, że dojrzaliście do tego, żeby być uczniami naszej szkoły. Myślę, że jeszcze nie raz zobaczymy takie piękne występy w waszym wykonaniu. No i myślę, że na przerwach też będziemy grzeczni, chociaż dzisiaj tej energii w występach było bardzo dużo. Podziwialiśmy nawet te rozwiązane muchy, które w trakcie tańca nam się porozwiązywały. Życzę nam tej energii jak najwięcej i życzę wam samych przepięknych ocen, dużo uśmiechu. Gratuluję rodzicom, gratuluję dziadkom. Myślę, że jeszcze raz nieraz będziemy się spotykać tutaj w szkole przy okazji różnych uroczystości. Życzę Państwu, żeby jak będą już w czwartej klasie, w piątej, w szóstej, żebyście byli z nami w komplecie zawsze na dniu najlepszym, bo to taka piękna uroczystość. Życzę, żeby wszyscy mieli jak najlepsze wyniki w nauce. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za występ i myślę, że te brawa, które otrzymali po występie, były bardzo skąpe. Także teraz uczniowie szkoły podstawowej, rodzice, dziadkowie, naprawdę ogromne brawa za dzisiejszy występ. Moi drodzy, nie będę zanudzał. Ja życzę wam, aby ten wiatr wiedzy dobrze was żagiel tak szczęśliwie i zawsze, żebyście szczęśliwie do tego portu wracali. Wam, drodzy rodzice, dziadkowie i babcie, życzę, żebyście mieli jak najmniej trosk i kłopotów, żebyście zawsze byli uśmiechnięci, gdy właśnie te małe okręciki zawiną do domu. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam rodziców też, żeby nam tu pomogli i tym bohaterom dzisiaj wręczyli. Tak, zapraszamy też i pana sołtysa, i pana radnego tu na środek, bo też tym młodym pani wychowawczyni oczywiście, proszę księdza, co ksiądz poszedł sobie odpoczywa, prawda? Zapraszam, no. Jak się powiedziało, to trzeba też tu do końca być, no. A nie ma. Legitymacje, te dokumenciki, moi drodzy, macie już wyrobione, ale nie macie zdjęć. Fotograf już dzwonił do mnie, jak przyjedzie, to wam wykona takie zdjęcia i wtedy otrzymacie dokumenty.